Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Ukraina może zacząć negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Izraelski ambasador twierdzi, że Polska powinna rozmawiać z Hamasem o ewakuacji Polaków z Gazy. Chiny ostrzegły Estonię przed otwarciem przedstawicielstwa Tajwanu. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Francuscy politycy sprzeciwiają się udziałowi Marine Le Pen w wielkim marszu przeciwko antysemityzmowi. Portugalski premier podał się do dymisji z powodu afery korupcyjnej. Czwartek, 9 listopada, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą na temat akcesji do Unii Europejskiej. Jej przystąpienie do wspólnoty będzie uzależnione od spełnienia kilku warunków, w tym bardziej zdecydowanej walki z korupcją. W przypadku Gruzji zdecydowano się na nadanie statusu kraju kandydującego. W Brukseli zaprezentowano raport poświęcony dotychczasowym postępom Ukrainy we wdrażaniu reform zalecanych jej przez unijne instytucje. Kijów osiągnął je zwłaszcza w kwestiach związanych z wolnością mediów, sądownictwem, Trybunałem Konstytucyjnym czy praniem brudnych pieniędzy. Rozpoczęcie rozmów będzie jednak zależało od podjęcia bardziej zdecydowanych działań w zwalczaniu korupcji przez ukraińskie władze. Komisja Europejska oczekuje, że zniosą one limity kadrowe w Narodowym Biurze Antykorupcyjnym i zwiększy możliwość jego działania. W tym kontekście ważne będzie również stworzenie regulacji dotyczących lobbingu, aby funkcjonował on wedle unijnych standardów. Ponadto Ukraina została zobowiązana do respektowania i wzmocnienia praw mniejszości narodowych. W połowie przyszłego miesiąca ma odbyć się szczyt, podczas którego państwa członkowskie Unii Europejskiej zadecydują o ewentualnym rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Ukrainą. Komisja Europejska przyznała ponadto Gruzji status państwa kandydującego. Władze w Tbilisi będą musiały również dokonać wielu reform. W ich przypadku chodzi zwłaszcza o zaprzestanie represjonowania opozycji, zapewnienie wolności mediów czy o zakończenie procederu wykorzystywania państwa do prowadzenia kampanii wyborczych przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie. Inne kwestie wymagające dostosowania do standardów europejskich związane są z praworządnością i wymiarem sprawiedliwości. Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej na początku ubiegłego roku, a Gruzja i Mołdawia niedługo po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne poradził polskim władzom, aby w sprawie ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy skontaktowały się z palestyńskim Hamasem. Dzień wcześniej kwestia ta była jednym z tematów rozmowy między szefami dyplomacji Polski i Izraela. W rozmowie z radiem RMF FM izraelski dyplomata powiedział, że już miesiąc temu rozmawiał z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Miał ich przekonywać, iż Izrael nie powinien być adresatem próśb o pomoc w ewakuacji Polaków, bo odpowiedzialność za uwolnienie obcokrajowców spoczywa obecnie na Hamasie. Liwne wezwał więc polskie władze i rządy innych krajów do bardziej aktywnego zabiegania o swoje interesy u liderów palestyńskiego ugrupowania. We wtorek sprawa ewakuacji Polaków była jednym z tematów rozmowy między ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem i jego izraelskim odpowiednikiem Elim Cohenem. Rau poinformował na portalu X, że jest wdzięczny Cohenowi za jego osobiste zaangażowanie w tę sprawę i zapowiedział dalszą współpracę z Izraelem w sprawie ewakuacji polskich obywateli ze Strefy Gazy. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w poniedziałek spotkał się z ambasadorami Izraela, Egiptu i Palestyny. Podkreślił, że Polska domaga się ponownego otwarcia przejścia granicznego pomiędzy Egiptem i Strefą Gazy, aby jak najszybciej Polacy mogli wydostać się z palestyńskiej enklawy, będącej celem ofensywy izraelskiego wojska. MSZ podkreśla, że w Strefie Gazy przebywa wciąż od 5 do 6 tysięcy obywateli państw trzecich. Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej Guo Xiaomei ostrzegła Estonię przed próbą otwarcia w Tallinie przedstawicielstwa Republiki Chińskiej na Tajwanie. Ultimatum ze strony państwa środka jest odpowiedzią na przyjazd tajwańskiego ministra spraw zagranicznych Josepha Wu do państw bałtyckich. Xiaomei spotkała się z szefem parlamentarnej grupy współpracy estońsko-chińskiej Tomasem Kivimagim. Poinformowała go, że może opuścić Estonię w razie otwarcia ambasady Tajwanu w Tallinie.
Kiwimagi podziela wątpliwości chińskiej ambasador w kwestii polityki Estonii wobec Tajwanu, a ostatnie działania swojego rządu uznał za groźne z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wang Wenbin domaga się z kolei respektowania przez Estonię zasady jednych Chin, przeciwdziałania tworzeniu przez Tajwan jakichkolwiek biur organizacji oraz skutecznego zabezpieczenia podstaw politycznych stosunków estońsko-chińskich. Estońskie władze podkreślają, że uznają politykę jednych Chin i nie zamierzają uznać Tajwanu za oddzielne państwo, dlatego żaden ich przedstawiciel nie planował spotkania z szefem tajwańskiej dyplomacji. Z drugiej strony rząd KI Kalas zezwolił na otwarcie przedstawicielstwa Tajwanu w Tallinie, o ile będzie to placówka zajmująca się kwestiami gospodarczymi lub kulturalnymi. Szef tajwańskiej dyplomacji przebywa z kilkudniową wizytą w państwach bałtyckich. Rozpoczął ją właśnie od Estonii, a ponadto weźmie udział w wydarzeniach organizowanych przez Litwę i Łotwę. Przed 2 laty Litwa zezwoliła na otworzenie w Wilnie tajwańskiego przedstawicielstwa. W odpowiedzi na ten krok państwo środka obniżyło rangę wzajemnych stosunków dyplomatycznych i wprowadziło sankcje gospodarcze wobec Litwy. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Dzięki temu polski złoty umocnił się względem euro i dolara amerykańskiego. Portal Money.pl przypomina, że podczas 2 posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej poprzedzających wybory parlamentarne stopy procentowe zostały obniżone łącznie o 100 punktów bazowych. Teraz instytucja kierowana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego nie wprowadziła żadnych zmian, co według komunikatu NBP ma związek z niepewnością dotyczącą przyszłych działań rządu w zakresie polityki fiskalnej i regulacyjnej. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej wpłynęła na rynek walut, czyli na umocnienie się złotego względem dolara i euro. Obie waluty w środę po południu staniały o 4 grosze. Cytowani przez Money.pl analitycy nie kryli zaskoczenia pozostawieniem stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Ekonomiści uważają, że kolejna obniżka stóp procentowych nastąpi najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku. Osiągnięcie zakładanego przez Narodowy Bank Polski celu inflacyjnego może natomiast przesunąć się nawet na 2026 rok. Liderzy większości francuskich ugrupowań sprzeciwiają się udziałowi Marine Le Pen w zaplanowanym na najbliższą niedzielę Wielkim Marszu przeciwko antysemityzmowi w Paryżu. Demonstracja ma być wyrazem sprzeciwu wobec narastającej niechęci wobec Żydów po izraelskim ataku na Strefę Gazy. Postać Le Pen wzbudza największe kontrowersje wśród polityków lewicy oraz centrowego ugrupowania prezydenta Emmanuela Macrona. Z szefową Zjednoczenia Narodowego nie zamierzają maszerować m.in. premier Elisabeth Borne i szef francuskiej partii komunistycznej Fabien Roussel. Lewica wypomina Le Pen wypowiedzi jej ojca na temat Żydów i Holokaustu oraz obecności byłych kolaborantów III Rzeszy wśród założycieli dawnego Frontu Narodowego. Manifestacja zostanie zbojkotowana przez największe lewicowe ugrupowanie, czyli Francję Nieujarzmioną. Jej lider i były kandydat na prezydenta Jean-Luc Mélenchon zajmuje wyraźnie propalestyńskie stanowisko, dlatego określił Wielki Marsz przeciwko antysemityzmowi mianem spotkania zwolenników bezwarunkowego poparcia dla masakry w Strefie Gazy. Do udziału w demonstracji nawołuje z kolei konferencja imamów Francji, której przedstawiciele podkreślają, że w niedzielę wszyscy będą Żydami. Muzułmańscy przywódcy religijni zamierzają zamanifestować jedność w walce z rasizmem i w ten sposób zanieść na Bliski Wschód przesłanie o przyjaźni i braterstwie. Marsz ma być odpowiedzią na wzrosty liczby antyżydowskich incydentów po rozpoczęciu wojny Hamasu z Izraelem. Od początku października we Francji oficjalnie odnotowano blisko 1000 aktów o charakterze antysemickim. Najczęściej dochodzi do malowania graffiti z gwiazdą Dawida na obiektach należących do społeczności francuskich Żydów, ale w sobotę poinformowano o przypadku dźgnięcia nożem Żydówki mieszkającej w Lyonie. Premier Portugalii António Costa podał się do dymisji w związku z zarzutami w śledztwie dotyczącym korupcji. Najprawdopodobniej Portugalię czekają przedterminowe wybory parlamentarne, ale możliwe są również inne scenariusze. Policja przeszukała zarówno oficjalną rezydencję szefa portugalskiego rządu, jak i budynki kilku ministerstw. Prokuratura twierdzi, że Costa jest podejrzany o udział w korupcyjnym procederze i nadużywanie władzy przy wydawaniu koncesji na wydobycie litu i produkcji wodoru.
Wśród oskarżonych znaleźli się także minister infrastruktury, szef sztabu premiera oraz prezes Agencji Ochrony Środowiska. Costa nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Prezydent Marcelo Rebelo de Sousa w związku z dymisją szefa rządu prowadzi konsultacje z partiami reprezentowanymi w parlamencie. Od ich wyniku uzależnia powołanie nowego premiera lub rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Costa może również pozostać na stanowisku do końca listopada, a więc do czasu przyjęcia ustawy budżetowej na przyszły rok. Lider partii socjalistycznej sprawuje funkcję premiera Portugalii od prawie 8 lat. Portal Politico podkreśla, że w tym czasie zdominował życie polityczne kraju, między innymi pozbywając się wewnątrzpartyjnej opozycji. Z tego powodu socjaliści mogą mieć duży problem ze wskazaniem nowego kandydata na szefa rządu. Informację przygotował Maurycy Mietelski. Nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.